w dzisiejszym wpisie do bloga. Powiedziałem słów parę o pracy kobiet, co niewątpliwie doprowadzi do furii niektórych feministki. I to jest niesłychanie charakterystyczne. Nie chodzi o treść tego, co ja tam piszę i o co chodzi feministkom, tylko to, jak te feministki argumentują. One mówią o dobru kobiet. Gdyby zwołali się do marksistowskiej terminologii, powiedziałby o drobnej klasy kobiet. Marksiści mówią o klasie. Zawsze. Otóż dobro kobiet, czyli klasy kobiet, jest zupełnie inne niż dobro poszczególnej kobiety. Na przykład poszczególna kobieta wcale nie chce mieć obowiązkowej służby wojskowej, natomiast feministki w imię równouprawnienia kobiet domagają się obowiązkowej służby wojskowej również dla kobiet. Co niektórzy generałowie bardzo lubią, no bo wiadomo, do czego używano w armii perelowskiej, naszej jeszcze sowieckiej, tzw. paterówek. Feministki mówią na przykład o wspólnych toaletach, o czym kobieta przecież nie chce mieć wspólnych toalet z mężczyznami na ogół. I podwyższeniu kobietom wieku emerytalnego, teraz kiedy każda kobieta stara się jak może, prawie każda, żeby jej obniżono ten wiek emerytalny. Czyli krótko mówiąc, ta feministka, która mówi, że działa dla dobra klasy kobiet, działa przeciwko interesowi poszczególnej kobiety. I to jest typowe zjawisko. Ja tutaj pisałem o tym, że praca kobiet, poza oczywiście pozytywnymi czasami efektami ekonomicznymi, na często bardzo pozytywnymi, są przecież prace, które są typowo kobiece, które mężczyźni w ogóle nie lubią albo nie umieją wykonywać. Takie drobne prace, trzeba tak mieć malutkie paluszki ścibolić, prawda? Kobiety robią to znakomicie. Jak się kobiecie da instrukcje, jasno to robią i naprawdę wspaniale pracują. Ale ogromna większość kobiet pracuje w innych zawodach, pracuje wbrew własnej chęci, to o czym pisałem. Koszty społeczne tego są ujemne, znaczy krótko mówiąc, koszty są znacznie. Efekt pracy tych kobiet jest ujemny dla społeczeństwa, nie będę się tutaj powtarzał oczywiście. Co jest szokujące, to to, że przez ostatnie 50 lat, całą drugą połowę XX wieku i kawałek, obie strony, no nawet najrozsądniejsze głosy w tej sprawie niknęły, nie można było tego powiedzieć. Znaczy, było można, nawet za komuny można było powiedzieć, ale tylko znajomym, natomiast w prasie coś takiego się nie mogło pojawić, kobiety na traktory, prawda, były takie hasła, etc. No i najoczywistsze rzeczy, że umysł mężczyzny i kobiety się różni, prawda, że mają inne upodobania, są rzeczy oczywiste zupełnie, były zawsze zagłuszane wrzaskiem takim płynącym z intelektualistów, biorących dwudziestowieczny przesąd, że kobiety i mężczyźni się niczym nie różnią. To był taki przesąd, można było pokazywać tam dowody matematyczne, biologiczne czy inne, nikogo to nie ruszało, bo to był przesąd, z przesądem nie można wygrać. I nadchodzi XXI wiek. XXI wiek to nie jest rok 2001, nie. Wiek XIX, jak już pisałem zresztą, zakończył się z I wojną światową. Wiek XVIII zakończył się z rewolucją francuską. Takie zupełnie nowe epoki, prawda, nastają. I ten wiek się jeszcze nie zacznie. On się zacznie jak katastrofa. Od bankructwa oczywiście funduszy emerytalnych. To będzie moment, który będzie końcem XX wieku. On nadchodzi. I musimy się przygotować do brzmienia tych przesądów dwudziestowiecznych. Musimy myśleć jak ludzie nowocześni, a nie jak ludzie, którzy tkwią korzeniami w tym zbrodniczym, obrzydliwym XX wieku.